Buongiorno. Guten Morgen. A może dzień dobry. Wiele osób pytało, o co chodzi z flagą włoską. No to jest po prostu błąd organizatora, nie zmieniłem obywatelstwa. Wcześniej w ogóle miałem flagę niemiecką, także to też dosyć zabawne. Ale spokojnie, dalej jestem Polakiem. No dobrze, przejdźmy może do samego wyścigu. To był jeden z tych dni, kiedy ciało i głowa idealnie są współgrały. No wiadomo, Ironman to długi dystans i trzeba odpowiednio rozłożyć siły, żeby w ogóle go ukończyć. Zacząłem od dobrego pływania. Strata do czołówki około 2 minut. To nie jest jeszcze szczyt moich marzeń, szczyt moich możliwości, ale na pewno jest progres w porównaniu ze startem w Hiszpanii, gdzie straciłem 3 minuty do pierwszej grupy. Także pływanie jak najbardziej na plus. Ze strefy wybiegłem tuż obok dobrego zawodnika Filipa Kutnego. Wiedziałem, że jak będę się go trzymał, to mam szansę na bardzo dobry rower. No i tak było. Filip dociągnął mnie do kilku zawodników z pierwszej grupy. Stworzyła się, powiedzmy, druga grupa, około 8 osób. No i tempo na początku wyścigu było dosyć spokojne. Przez pierwszą część roweru starałem się jeść, pić. Jadłem wtedy głównie stałe pokarmy i Snickersy. Przetestowałem je na treningu, także wiedziałem, że to mi nie zaszkodzi, a też mniejsza intensywność pozwoliła na to, żeby te batony zamienić od razu na energię. Na drugiej pętli wiedziałem, gdzie są newralgiczne punkty i na pierwszym podjeździe postanowiłem zaatakować. Wyrzuciłem wszystkie bidony, jakie miałem, żeby być lżejszym. Podjechałem do prowadzącego Niemca i zapytałem się: stary, jeżeli mamy rozerwać grupę, to jest właśnie ten moment. On powiedział: okej, jedziemy. No i pojechaliśmy. Przewaga nasza zaczęła rosnąć. Ta współpraca układała się całkiem nieźle. No, głównie ja prowadziłem. Widziałem, że ma trochę dosyć, ale cały czas dawał zmiany, zachowywał się fair bardzo. Podjechaliśmy na 5 minut grupie i trzymaliśmy w sumie tempo tej pierwszej grupy. No, pierwsza grupa na pierwszym kółku zrobiła mega przewagę. Było tam dużo ataków, też motory na rowerze. Jednak jeżeli jedzie kilka motorów z pierwszą grupą, no to nie ma bata, no tworzy się tak zwana aerobubble i z tego co słyszałem, to tempo było też dosyć spacerowe w tej pierwszej grupie, poza pierwszym Duńczykiem, który się oderwał. Do strefy wjechałem na 11 pozycji, szybka zmiana i już byłem 10. No, pierwszą część biegu zacząłem z moim towarzyszem ucieczki, ale cały czas starałem się biec swoim tempem, kontrolowałem tętno, kontrolowałem tempo. Miałem ustawione lapy co 2 kilometry, co się idealnie złożyło, bo tak mniej więcej były znaczniki na trasie. Starałem się rozgrywać swój wyścig, tak? Jadłem, piłem, pamiętałem o uzupełnieniu elektrolitów. Wszystko tak jak ćwiczyłem na treningach. Mimo tego, że zaczęło się robić dosyć gorąco na biegu, to nie czułem tego tak bardzo, bo byłem bardzo dobrze nawodniony. No i tak biegłem do 30 km w tempie około 4 minuty na kilometr. Za mną było kilku zawodników, którzy bardzo mocno biegli, no ale wiedziałem, że jeżeli ja będę trzymał swoje równe tempo, no to prędzej czy później oni padną. No i tak się stało. Już jeden Francuz dobiegł mnie na 15 sekund, a na następnym punkcie odżywczym odwracam się i go nie ma. Totalnie go odcięło. Kontynuowałem w dobrym tempie. Na 30 km, no już w sumie sytuacja się wyklarowała, tak? Biegłem na 8 pozycji. Miałem dosyć dużą stratę do zawodnika przede mną, około 6 minut. No i zawodnik za mną był też około 2 minuty. Także miałem wszystko pod kontrolą, ale i tak udało mi się przyspieszyć ostatnie 10 km, pobiegłem w 39:30, co jest bardzo dobrym wynikiem, właśnie pomimo tego zmęczenia, pomimo tego upału, bardzo dobrze rozłożyłem siły. Wiele osób widziało na mecie, że nie padłem, no ale to wszystko dlatego, że idealnie rozłożyłem tempo i idealnie rozegrałem czwartą dyscyplinę triatlonu, czyli odżywianie. No i to mi pozwoliło skończyć ten wyścig w bardzo dobrej formie. Jestem mega dumny z tego wyniku, bo powtórzyłem to, co zrobiłem w Malborku, tylko na dużo cięższej trasie. Warunki atmosferyczne były dużo cięższe, tak? 30 stopni na biegu to już jest taka temperatura, gdzie czuć to ciepło. Na mecie oczywiście mega ulga, mega satysfakcja, bo były takie momenty na trasie, gdzie naprawdę było ciężko. Głowa mówiła trochę, żebym zwolnił, może się zatrzymał, ale ja cały czas kontynuowałem ten bieg. Wygrałem przede wszystkim z samym sobą. To było dla mnie najważniejsze podczas tego startu. Jakby przekroczyć jakiś swój limit, swoje ograniczenia fizyczne
i w głowie. W doświadczeniach z zeszłego roku, czyli debiucie na dystansie Ironman w Olsztynie i potem 3 tygodnie później Mistrzostwo Polski w Malborku, stwierdziłem, że zrobię to samo, czyli wystartuję w 2 Ironmanach w niewielkim odstępie czasowym. Moim kolejnym startem będą Mistrzostwa Świata w Almer na dystansie długim. To Mistrzostwa Świata organizowane przez Federację Challenge i World Triathlon. To w tym roku drugie co do wielkości zawody na dystansie długim, od razu po konie. No, lista jest wypełniona bardzo mocnymi nazwiskami. Wiem, że jestem w super formie, no ale po tym starcie czuję ten głód rywalizacji. Chcę w końcu pościgać się na Ironmanie i powalczyć z najlepszymi, bo wiem, że mam do tego predyspozycję, mam talent i właśnie ten głód ścigania się. Zawody we Frankfurcie były super przypomnieniem tego, co tak naprawdę kręci mnie w triatlonie. Walka na największych zawodach z najlepszymi zawodnikami. I to jest właśnie to, na czym chcę się skupić. Z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim kibicom, którzy oglądali od rana. Kibicowali za wszystkie miłe słowa po zawodach. Ale też chciałem podziękować moim wszystkim patronom, szczególnie Małgosi i Marcinowi, i Ani Szymonowi, i Wojtkowi. To w dużej mierze dzięki patronom jestem w stanie zachować spokojną głowę w codziennych treningach. Dziękuję też I Am Inspiration za idealne przygotowanie do tego startu i za wsparcie, jakie mi dają. Dziękuję też pozostałym moim sponsorom Ron Wheels, AMZ i Canyon oraz wszystkim partnerom sprzętowym. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie kciuki na ostatniej prostej przygotowań do Mistrzostw Świata w Almerze.